Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Joanna Filipczyk, pani dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Witam serdecznie. Dzisiaj temat taki niezwiązany z samą galerią, ale ze sztuką oczywiście i z naszą historią, która jest bardzo ważna, bo bez tego żaden naród by nie istniał, a mianowicie z niezwykłą inicjatywą, kwestią na rzecz cmentarza przy ulicy Wrocławskiej, gdzie zbliża się oczywiście Święto Wszystkich Świętych, więc jakby już czujemy ten czas, ten duch wspomnień. Na cmentarze pełne są historii, tych indywidualnych i tych naszych, po prostu narodowych, ludzkich. Skąd taki pomysł, dlaczego ten cmentarz przy ulicy Wrocławskiej jest tak ważny, bo on jest niezwykły. Tam leży bardzo dużo naprawdę niesamowitych postaci, które świadczą o tym, jak ciekawy to region jest, w jak ciekawym mieście żyjemy. Tak, to prawda. Wszystko prawda. Rzeczywiście ja dzisiaj jestem tutaj niekoniecznie jako dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej, a bardziej jako osoba, która jest właśnie mocno jakoś związana z cmentarzem przy ulicy Wrocławskiej. I to jest taka historia, która się zaczęła już no chyba prawie 10 lat temu, już czas szybko leci. W 2015 czy 2016 roku z budżetu obywatelskiego zresztą został opracowany taki projekt, który dotyczył cmentarza. Wtedy wspólnie z Gerhardem Schillerem opracowaliśmy książkę o cmentarzu. Właśnie polecamy. O życiu i śmierci w Opolu. Można tutaj nabyć taką książkę. Tu są niezwykłe historie właśnie dotyczące między innymi tego cmentarza. Tak, ale te wszystkie treści są nie tylko w książce, ale one są też na stronie. Ta strona jest cały czas utrzymywana przez miasto Opole, więc można sobie tam zajrzeć. Stary cmentarz albo cmentarz Opole. Na pewno jak się wpisze cmentarz przy ulicy Wrocławskiej, to... Ja polecam książkę, bo książka to jest książka. W każdym razie to był taki początek takiego mojej już jakby intensywnej pracy wokół tego, co tam na cmentarzu. Wtedy zajmowaliśmy się przeszukiwaniem archiwów, gazet starych, informacji, poszukiwania zdjęć, po to właśnie, żeby taką monografię cmentarza opracować. No, i co odkryliście tam ciekawego? No co odkryliśmy? No, może bardziej upewniliśmy się co do tego, że rzeczywiście ten cmentarz jest niezwykle ważny dla miasta, bo to jest cmentarz, który został założony jako miejski cmentarz poza miastem wtedy, bo ulica Wrocławska to było daleko poza miastem wtedy. Przypominam, że właściwie zabudowa tutaj za Odrza prawie że nie istniała w tym czasie. To była taka część gospodarcza. Tam o jakich latach mówimy? Mówimy o początku XIX wieku. Mhm. Cmentarz został otwarty w 1813 roku, czyli 210 lat temu. W grudniu będziemy obchodzić te 210 lat, bo w grudniu został oficjalnie otwarty. I był pierwszą taką miejską nekropolią dla wszystkich chrześcijańskich mieszkańców Opola, bo gmina żydowska miała swój oddzielny cmentarz, ale zarówno ewangelicy, jak i katolicy byli chowani tam na tym cmentarzu i to nawet nie podzieleni na żadne sektory, a więc było to absolutnie ekumeniczne, co w tych czasach było dosyć nowatorskim podejściem tak naprawdę. I w związku z tym ten cmentarz stał się takim miejscem, gdzie swój wieczny spoczynek znaleźli w zasadzie wszyscy żyjący w tym czasie Opolanie, i ci bardzo znaczni, i ci bardzo zasłużeni, ale także i ci tacy anonimowi, którzy tworzyli po prostu miasto. Więc to jest takie miejsce, gdzie bez różnicy ze względu czy na stan posiadania, czy na majątek, czy na jakieś zasługi, każdy ostatecznie swoje miejsce spoczynku tam znajdował. Na tym cmentarzu też były bardzo ciekawe kwatery, ponieważ XIX wiek to jest też czas wojen, a więc były takie kwatery wojskowe i to też byli ludzie różnych narodowości, bo to byli i Niemcy, i Francuzi, i Polacy, i Rumuni także w czasie I wojny na przykład, i jeńcy wojenni, którzy tutaj zmarli. Także naprawdę ta mieszanka, powiedziałabym, taka wielokulturowa, która dotyczy w ogóle miasta, ona się świetnie na tym cmentarzu tam przedstawia. Oczywiście do 1945 roku, kiedy Opole było w granicach Niemiec, ten cmentarz był cmentarzem, na którym głównie chowano ludność niemiecką, ale w 1945 roku, kiedy Opole znalazło się w granicach Polski, cmentarz otwarto do pochówków, bo za czasów niemieckich on już został w latach 30. zamknięty i rozpoczęto chowanie na półwsi, na nowym cmentarzu. W 1945 ponownie rozpoczęto pochówki już polskie tym razem i w związku z tym przez te lata powojenne pochowano tam bardzo wielu tych nowych mieszkańców Opola, którzy przyjechali tutaj po 1945 roku, którzy zaczęli tworzyć miasto, przyjeżdżając tutaj z bardzo różnych stron i z Kresów, i z centralnej Polski,
I tak naprawdę teraz, w tej chwili, te zachowane groby, które są, to myślę, że w 90% to są właśnie te polskie powojenne groby. Więc mamy właśnie, bo chciałam powiedzieć, że jakby często tak jest i chyba ten cmentarz jest takim przykładem, że te groby chyba piętrzyły się jedne nad drugimi, bo tutaj mówimy o 200 latach, a tych nagrobków na przykład zachowanych wcale nie jest tak dużo. To prawda, tych bardzo starych nagrobków jest tak naprawdę bardzo niewiele. Musimy zresztą pamiętać, że najstarsza, ta najbardziej historyczna część cmentarza została zlikwidowana. To jest ta część, która jest w tej chwili parkiem za Biedronką przy ulicy Wrocławskiej, do skrzyżowania. Tam mamy taki skwer, park, który został urządzony w 1959 roku, kiedy ten cmentarz całkowicie zlikwidowano. I to była najstarsza część. Te nagrobki w dużej mierze w ogóle się nie zachowały, a ciekawostką było to, że oprócz nagrobków takich XIX-wiecznych, tradycyjnych, marmurowych czy piaskopcowych, tutaj taką specjalnością lokalną, górnośląską, były nagrobki żeliwne. Odlewane w Hutach, czy w Ozimku, czy w Gliwicach. Niestety żaden z nich się tutaj w Opolu nie zachował. No i była też powódź, która niestety nie pomogła temu niezwykłemu miejscu. No i fajnie, że jest ta kwesta. Ta kwesta jest celowana jakby stricte pod kątem nagrobków sióstr franciszkanek szpitalnych, tak? Sióstr franciszkanek szpitalnych i nagrobka malarza Józefa Jakisza. To są dwa takie cele, które zostały wyznaczone, ponieważ uznaliśmy, ta kwestia w ogóle jest organizowana, może od tego zacznę, przez komitet społeczny. Ja jestem jakby jedną tylko z członkiń tego komitetu, jest nas kilka osób, to są różne osoby, opolanki, opolanie, generalnie bardzo różni, ale wszyscy przejęci tym cmentarzem. I ustaliliśmy sobie, że bardzo ważne jest w tym zbieraniu pieniędzy, żeby mówić ludziom, na co konkretnie te pieniądze pójdą, bo to jest ważne, żeby nie zbierać tak o na cmentarz, tylko na jakieś konkretne cele, na konkretną renowację. I w tym roku wybraliśmy właśnie dwa takie cele. Jednym to jest nagrobek opolskiego malarza Józefa Jakisza, który jest na tym cmentarzu na Wrocławskiej. Bardzo piękny, taki neogotycki nagrobek. To jest nagrobek artysty i artysta sam sobie go zaprojektował. Także to jest też bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast drugi cel to są właśnie nagrobki sióstr franciszkanek szpitalnych. To jest kilkadziesiąt, około 40 takich bardzo skromnych kamieni, które zostały położone w miejscu spoczynku tych sióstr, które do dzisiaj są w Opolu. One zostały sprowadzone w połowie XIX wieku do szpitala Świętego Wojciecha, żeby pracować jako pielęgniarki w szpitalu. Ale to jest niezwykła historia, bo zazwyczaj te wszystkie nagrobki zakonne, czy z zakonów męskich, czy klasztorne damskie, były przy kościołach, przy ich rezydencjach, a tutaj nagle one znalazły się jakby, bo tam nie było kościoła, w innym miejscu. To wynika z charakteru tego zakonu. Tam są dwa takie miejsca pochówku zakonnic, oba żeńskich zakonów, właśnie sióstr franciszkanek szpitalnych i przed nimi w poprzednim rzędzie sióstr szkolnych Notre Dame. I jakby oba te zakony to były zakony, które bardzo aktywnie, one nie mają charakteru takiego kontemplacyjnego, zamkniętego, tylko one służą mieszkańcom miasta. Siostry Notre Dame prowadziły szkołę, były nauczycielkami, a siostry franciszkanki szpitalne są pielęgniarkami. Więc to są takie siostry, które żyją w regule klasztornej, ale prowadzą życie jakby bardzo związane z miastem, z jego organami, ze szpitalem. W tej chwili też zresztą prowadzą przecież dom pomocy społecznej. Także... No i bardzo dobrze, bo takie powinno być powołanie tych wszystkich osób, tak uważam. Na czym będzie polegała ta kwestia, gdzie będziecie kwestować, jak można na przykład się dołożyć tą swoją cegiełkę do tego zacnego celu? Przede wszystkim bardzo zachęcamy wszystkie osoby, które 1 listopada pójdą na cmentarz, żeby wzięły gotówkę ze sobą, ponieważ będziemy stać z puszkami i będziemy zbierać do puszek. Kwesta odbędzie się głównie na cmentarzu na półwsi, bo to jest najbardziej uczęszczany cmentarz, więc tam przy bramach od godziny 9 do 17 będą stały osoby, które będą oznaczone, bo oczywiście ta zbiórka musiała być zgłoszona, ona ma konkretny numer, te puszki są zaklejone, więc wszystko jest według jakby takiej procedury zbiórkowej. Więc przy bramach cmentarza na półwsi od 9 do 17 będą stały bardzo różne osoby, bardzo wiele osób odpowiedziało na nasz apel, także będzie można spotkać bardzo różne osoby, często znanych Opolan i Opolanki, także proszę
proszę wyglądać za nimi. I do puszki będzie można się dorzucić, oczywiście proszę wrzucać jak najwięcej. Natomiast sygnalnie od godziny 12 do 14 będzie też kwesta na cmentarzu na Wrocławskiej, ale tam właśnie tylko przez te 2 godziny przy bramie, bo jednak większość Opolan ma swoje groby na półwsi, większość chodzi tam, więc uznaliśmy, że zrobienie tej kwesty na półwsi jest najbardziej zasadne. To być może będzie też okazja dla niektórych Opolan, którzy jeszcze na przykład nie zawędrowali na ten niezwykły cmentarz przy ulicy Wrocławskiej, żeby pójść, zobaczyć to miejsce, te konkretne nawet nagrobki, no i pokwestować. Rozumiem, że to jest pierwsza taka inicjatywa, ale nie ostatnia. Mam nadzieję, że jest już jakaś logistyka działania ułożona i kolejne nagrobki będą później na następne lata skierowane do renowacji. Taką mamy nadzieję, po to, żeśmy też ten społeczny komitet zawiązali. My oczywiście tutaj będziemy się jakby opierać też na działalności zakładu komunalnego, który jest administratorem cmentarza, i te pieniądze z kwesty zostaną przekazane w tych celach właśnie, o których mówiłam, czyli renowacji tych 2 konkretnych miejsc, do zakładu komunalnego, który będzie jakby już wykonawcą tego wszystkiego, który zresztą już w tej chwili podejmuje prace renowacyjne, więc tutaj bardzo ściśle chcemy współdziałać i współpracować. My jesteśmy tylko jakby tym ciałem, który zbierze pieniądze, mam nadzieję, że jak najwięcej, ale bardzo chcielibyśmy, żeby Opolanki i Opolanie przyzwyczaili się do tej kwesty, żeby pamiętali o tym, że co roku 1 listopada taka kwesta jest i ona będzie sukcesywnie, oczywiście będziemy wyznaczali kolejne cele, kolejne nagrobki, ich tam raczej na pewno długo, długo nie zabraknie, bo są wielkie potrzeby na tym cmentarzu. I chcielibyśmy, żeby wzorem innych miast, gdzie takie kwesty są już po prostu obecne od dawna, od wielu, wielu lat w życiu publicznym, taka najsłynniejsza kwesta to jest chyba ta kwesta na Powązkach warszawskich, ale też i w wielu innych miastach takie kwesty się odbywają, więc chcielibyśmy, żeby wszystkie mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta przyzwyczaili się do tego, nosili pieniądze ze sobą w portfelach, które mogą do puszek 1 listopada wrzucić. Dziedzictwo narodowe, naszą historię trzeba chronić, a cmentarze są chyba takim miejscem, gdzie tak naprawdę łączy się i ta sztuka, kultura, nawet architektura, więc no i oczywiście historia, więc jest to niezwykłe miejsce, o którym warto pamiętać i warto o nie dbać, bo takich cmentarzy już jest coraz mniej, więc zapraszamy wszystkich Państwa 1 listopada na kwestę, żeby można było zacząć renowację tego niezwykłego cmentarza przy ulicy Wrocławskiej. Dziękuję Pani serdecznie. Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.